Nie ostre? Nie ostre, nie ostre. Moi drodzy, witam wszystkich serdecznie na spotkaniu z cyklu Czas Literatury, czy Czas w Literaturze. Czas w Literaturze. Czas w Literaturze, bo to teraz w Krakowie tyle czasu, naprawdę. I naszym gościem jest nie kto inny, tylko Jacek Dynet. Tak wygląda. Witamy. Jacek, teraz sobie usiądź, bo Cię będę przedstawiał, ponieważ w Krakowie jest taka maniera, że tego Pana nie trzeba przedstawiać. To ja jednak postanowiłem to złamać i będę przedstawiał, dlatego że mamy, proszę Państwa, dzisiaj jednak szczególną okazję, inaugurujemy ten nasz cykl. Cieszymy się, że właśnie Jacek Dynet przyjął nasze zaproszenie, bo też kiedy pojawił się problem czasu i tego, w jaki sposób, w jakich aspektach literatury on się ujawnia, nazwisko Jacka nam się pojawiło od razu jako, w głowie jako pierwsze. No i dobrze się stało, że akurat mógł do nas dzisiaj przyjechać. Jacek jest, jak wiecie, poetą, prozaikiem, tłumaczem. Kiedyś nawet miał w notach geograficznych napisane, że malarzem, ale było tak, ale chyba już nie praktykującym. Jest autorem 9 książek poetyckich. W tym roku ukazała się ostatnia z tej 9. Póki co nosi tytuł Serce Chopina. Pewnie o tym trochę dzisiaj też powiemy. No i wielu prozatorskich, nie wiem czy dobrze liczę, ale chyba już ponad 20, jeśli liczy takie książki, które pisałeś na zamówienie Muzeum Narodowego na przykład. Ale w tych książkach sławne powieści Lala, Saturn, Matka Magryna, Kriboklat, także zbiór mikropowieści Balzakiana, Tomy Szkiców, Fotoplastikon, Młodszy Księgowy. No i nawet napisał dziennik Roku Chrystusowego, żeby zdokumentować, jak to jest, kiedy się przekracza próg 33 lat. Ja już tego nie pamiętam, ale dzięki książce Jacka trochę sobie przypomniałem. Wspólnie z Piotrem Tarczyńskim, jako Maryna Siemiczkowa, opublikował, śmiała decyzja, jak na autora z Warszawy, Kryminały, które dzieją się w Krakowie, Tajemnica, która akcja dzieje się w Krakowie, Tajemnica domu Helców i Rozdarta zasłona. Tłumaczony na kilkanaście języków, wielokrotnie nominowany do różnych nagród, otrzymał nagrodę imienia Kościelskich, Paszport Polityki, nagradzali go i na Śląsku, i na Wybrzeżu, skąd pochodzi. Z polityką zresztą współpracuje jako felietonista. Ważne też część jego działalności to jest ta działalność tłumacka, tłumaczenia między innymi Filipa Larkina, Henry'ego Jamesa, ostatnio także można, to jest bardzo ciekawe, w jego tłumaczeniu przeczytał książkę Jerzego Pietkiewicza Zdobycz i wierność, autor polskiego pochodzenia, tworzący w dużej numerze w języku angielskim, słabo w Polsce chyba obecnie, ale właśnie pojawił się Jacka przekład. No i wreszcie, nie wiem czy wszyscy wiedzą, bo taką sondę zrobiłem małą przed tym spotkaniem, okazuje się, że mało kto wie, Jacek jest też współscenarzystą słynnego filmu Twój Vincent. Jest tam w napisach, ale jakoś go tak nie pokazywali za bardzo w tym Hollywoodzie, więc trzeba o tym przypomnieć. Bo mało co zostało z tego, co ja napisałem. Aha. By nie powiedzieć prawie nic. Ale będziesz jakoś swoją opowieść pisał o Van Goghu, czy raczej? Mam zastrzeżone chyba w kontrakcie, że nie mogę, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast miałem taki pomysł, bo tam jest bardzo... To jest mnóstwo interesujących wątków, które się nie pojawiły w tym filmie po prostu. Pod wieloma względami dla mnie ciekawszych literacko, no ale to film jest pracą zespołową i też dla kogoś, kto tak jak ja jest pisarzem, więc przyzwyczajonym do pracy jednak samotniczej, no w duecie z Piotrem owszem piszemy te kryminały, ale jest trochę inna sytuacja,
to jednak to, że jest się częścią zespołu i każdy może przyjść i powiedzieć, a to nie tak, a to mi się nie podoba, to zróbmy zupełnie inaczej, to jednak nie jest sytuacja komfortowa dla autora. No tak. Słuchaj, no oczywiście wiesz, dlaczegośmy Cię zaprosili. Pomysłodawczynią cyklu jest ta pani, która stoi za kamerą, to jest właśnie Milena Gumienny. Bardzo rzadko ją tu oklaskują, więc bardzo proszę, żebyście też oklaskali. Milena zgłosiła takie zapotrzebowanie właśnie na to, żebyśmy rozpisali taki temat jak czas. Między innymi jednym z aspektów czasu jest oczywiście skupienie na szczególe historycznym, faktograficznym, ikonograficznym. I oczywiście i dokładnie tak było, jak się spotkaliśmy z Mileną, że pierwszy pisarz, jaki nam przyszedł do głowy, kiedy wzięliśmy takie kryterium, to jesteś ty, Jacku. Ja wiem, że to się trudno wraca do tych książek, które się już zamknęło, już się obgadało wielokrotnie, ale trochę chciałem cię namówić na taką rozmowę warsztatową, może także warsztaty dla niektórych, bo będą w sensie podpowiedzi pisarskich, czy w każdym razie idei do przemyślenia. Oto właśnie jak to w Twoim przypadku wygląda, jak wygląda gromadzenie materiałów do takich zwłaszcza książki, myślę o książkach beletystycznych, prozatorskich głównie, których akcja umieszczona jest w planach historycznych. Kiedy musisz odbyć pewną wycieczkę w określone miejsca, czas, nas też zabierasz na taką wycieczkę. Jak to się dzieje, od czego zaczynasz? Daję Ci swobodę, nie wybieram żadnego tytułu, jasne. Możesz wybrać na przykład najtrudniejszy albo taki, który Ci sprawił największą frajdę. Zacznijmy od tego, Twojego wyboru. Że przede wszystkim ważne jest coś takiego, że musimy sobie uświadomić, jak zupełnie inni są ludzie, których opisujemy. W ogóle jest tak, że jeżeli piszemy powieść współczesną, to ludzie, których opisujemy, są inni od nas. I to jest bardzo dużo rzeczy do przeskoczenia. Ta praca empatii jest jedną z najważniejszych rzeczy, myślę, w pisaniu. Ale kiedy myślimy o powieści historycznej, to ona zupełnie musi być tak strasznie dawno osadzona. Takim przykładem, który mi się bardzo podoba, jest Inna dusza Łukasza Rutowskiego, która dzieje się raptem w latach 90., ale jest znakomicie zresearchowana i pokazuje właśnie tę obcość ludzi, którymi po części my jesteśmy sami, to znaczy to są nasze wspomnienia pokoleniowe, tak? Łukasz jest mniej więcej moim równolatkiem i on pamięta lata 90. dobrze, a równocześnie nasze ówczesne rozmaite wybory estetyczne, życiowe i tak dalej są z punktu widzenia dzisiejszego niewytłumaczalne. Patrzymy na siebie na tych zdjęciach i myślimy sobie, kto mógł sądzić, że w tej fryzurze komukolwiek może być do twarzy, prawda? Albo że lustra na skos kwadratowe, takie idące przez ścianę, to jest coś estetycznego. Jak otworzymy sobie cztery kąty z 91 roku, czy tam drugiego, to jest niesamowite. Znaczy, to jest po prostu orgia kampu, jak to dzisiaj czytamy. To jest niesamowite. Więc ta pierwsza rzecz, którą sobie musimy uświadomić, to że ludzie z przeszłości są kosmitami. Że oni mają inną wizję świata, inne poglądy, inne poczucie rozmaitych spraw, ubierają się w co innego, bo to nie jest rzecz banalna. Znaczy, kiedy myślimy na przykład o XIX wieku, ci ludzie są cały czas chorzy. Jak się czyta korespondencję XIX-wieczną, to oni cały czas piszą o zdrowiu. A dlaczego? Dlatego, że po pierwsze bardzo się zarażają, cały czas chorują, a po drugie te choroby są bardzo niebezpieczne. To znaczy, tam byle przeziębienie nieleczone może się przerodzić w zapalenie płuc, które nie jest takim doświadczeniem jak dla nas zapalenie płuc, że się bierze antybiotyk przez 2 tygodnie, tylko to jest wycieczka na powązki i spoczęcie tam ostateczne. Więc to, że ludzie cały czas pytają, czy wyszedłeś z tego przeziębienia w listach, nie jest pytaniem banalnym czy głupim, tak jak nam się zdawało. To, jak oni są ubrani, że w tych wnętrzach na przykład jest cały czas zimno, tak, że ubieram się w różne dziwne rzeczy. Czasami mam też dużo ubrań starych, takich nawet sprzed 100 lat. Te surduty na przykład są robione z niesłychanie takiej ciepłej wełny. To dzisiaj w zasadzie się tego nie da nosić, chyba że jako płaszcz na zewnątrz, bo to jest niesłychanie grzejące, ale w tych wnętrzach było na przykład 10 stopni. Tak? No jak się stanęło przy kominku rozpalonym, to było cieplej. Kiedy myślimy o tym, musimy o tym pamiętać. Musimy pamiętać o pasożytach, o tym, że jak się człowiek
jak człowiek gdzieś przyjeżdża, to nie po prostu nie bierze sobie pokoju w hotelu, prawda? Tylko jest jakaś gospoda, są problemy z tą gospodą. On może dostać pokój osobny, może go nie dostać. Jak nie ma jednej gospody, to nie ma za bardzo gdzie drugiej. I tak dalej. Znaczy, jest mnóstwo rozmaitych problemów, przyrządów, przedmiotów, o których w ogóle nie myślimy, tak? I to jest pierwsza rzecz. Takim świetnym przykładem filmowym, jeśli ktoś z Państwa nie widział, to bardzo polecam, jest znakomity film Panterne, zrobiony przez Michael Lee. To jest fenomenalne wejście w... Michael, jeśli dobrze pamiętam, Michael, mogę się mylić. To jest fenomenalne wejście we wrażliwość ludzi przełomu XVIII i XIX wieku, w dużej części niewrażliwość, poza wszystkim, bo z naszej perspektywy to jest dosyć straszne. Stosunek do dzieci, stosunek do bliskich, etyka, no dla nas często zupełnie niezrozumiałe, ale mające swoją wewnętrzną logikę. Ten film pod tym względem jest niesłychanie głębokim zrozumieniem epoki. A na drugim biegunie mamy zupełny brak wczucia się w świat, też nieznajomość świata, prawda? Mój chłopak Piotr jakiś czas temu tłumaczył taką książkę straszną o Izabeli Kastylińskiej. To napisała taka pani dziennikarka amerykańska, która zupełnie nie rozumiała epoki. Miała tam mnóstwo różnych zabawnych wpadek, na przykład mówi, że no, Izabela Kastylińska bardzo zwracała uwagę na to, żeby być w zgodzie ze zwyczajami, które panują w danym miejscu, w związku z tym, kiedy wojska hiszpańskie zdobyły Granadę pod koniec rekonkwisty, wjechała do Granady odziana w burkę. No, to jest dosyć dziwne, dlatego że burka jest wynalazkiem z Afganistanu, a nie muzułmanów z Półwyspu Iberyjskiego. Nie wiadomo, dlaczego ona miała hołdować w tej modzie, no ale jest ten relief, bo Piotr jest bardzo dokładnym tłumaczem i od razu, a dodatkowo historykiem, więc coś mu tu nie grało oczywiście, że ona ma taki dziwny, że ma taki kapelusz i burkę taką, no więc był to kardynał Mendoza w szatach kardynalskich, natomiast zanim rzeczywiście z takim dekoltem była Izabela Kastylińska, mniej widoczna. Ale to jest tylko jedna, ona to odczytała z tej płaskorzeźby, natomiast ona w pewnym momencie mówi, że Izabeli było smutno, bo jej mąż, król Ferdynand, wyjechał na święta z pałacu. No to jeszcze tylko brakowało choinki, prawda? Znaczy, to zupełne niezrozumienie tego, czym było Boże Narodzenie, czym jest dzisiaj, a czym było wtedy. A już taki mój absolutnie ulubiony przykład, to jest taki pan, który do mnie kiedyś napisał, pisze jakieś takie książki o wikingach. No dobrze, na zdrowie. Ale jest tego specjalność. I napisał do mnie taką propozycję, że tutaj trzy wydawnictwa są zainteresowane jego znakomitym pomysłem. To znaczy, że żadne nie jest zainteresowane, prawda? To znaczy, że żadne nie podpisało umowy i trzech wydawnictwa próbuje wcisnąć. Że pisarze będą pisali taką książkę kucharską, każdy pisarz w stylu swoich książek napisze jeden rozdział. I to jest jakiś tam przepis kulinarny. Nie jest to oczywiście nowatorskie, ani specjalnie ciekawe, no ale dobrze. No i wysłał też taki swój pomysł na to, no i przepis był na pierogi ruskie, no taki jak się zgoogluje pierogi ruskie, to pierwszy przepis, który wyskakuje, to mniej więcej taki, no to jest tak banalne, jak go się da, że tylko gotowanie wody na herbatę mogę dać, no ale dobrze, nieważne. No i historia jest o tym, jak to wojowie wikińscy jadą do Konstantynopola, tam w IX wieku, bo tutaj są tą gwardią wareską na dworze cesarza bizantyjskiego, to jest taka prawda. Jadą przez Ruś i tam stary, nie wiem, mnich Mykoła robi im takie znakomite pierogi, no i oni zapisują to, no i zaczyna się ten przepis tam pół kilo ziemniaków, prawda? No nie! I to... Ale skąd wiesz, może z Ameryki przywieźli? No, tak z Finlandii, tak. To jest ciekawe, jak my sobie nie jesteśmy w stanie wyobrazić, prawda? No, kuchnia włoska bez pomidorów. Nie do pomyślenia, prawda? Ale pomidory to jest bardzo jak Polska bez ziemniaków właśnie. Jak Polska bez ziemniaków, prawda? Czy niemiecka. To jest bardzo późny import. Kiedy sobie o tym myślimy, ta kuchnia jest totalnie inna oczywiście. I tak jest ze wszystkim. Tak jest oczywiście z językiem, który trzeba zrobić i tak dalej, ale największa trudność, na szczęście w tym bardzo pomaga
internet po prostu i czasy Google'a. To są takie szczegóły, których nie ma jak sprawdzić. No ja bardzo często posługuję się takimi problemami, które miałem, kiedy pisałem Saturna. Służący kawiera musi iść do sklepu i kupić farbę. No go wysyła. No i dobrze, musi tam kupić farbę czerwoną, brązową, coś tam, coś tam. Ale ile on ma tej farby kupić? No ja wiem, że koło litra, ale nie mogę powiedzieć, że litra, tak? I w tym momencie muszę się zorientować, jaka jest miara objętości nie w Hiszpanii, w Madrycie, bo w Hiszpanii wtedy nie ma jeszcze wspólnych miar i wag. Bo jest Hiszpania, są kolonie zamorskie, wszystkie mają, części Hiszpanii mają inne, kolonie mają inne. No i dobrze, w końcu znajduję, że w Madrycie to miarą objętości wówczas jest arowa. Ale teraz znowu, nie wiem ile ta arowa, więc zaczynam szukać i okazuje się, że na przykład w Nowym Świecie, w niektórych tam w Kartagenie chyba, no to jest miara wagi i to jest około 44 kilo. No super, ale to mi się do niczego nie przydaje. No i tam wyszło mi to chyba 7 litrów czy coś takiego i mogłem policzyć, tak? Albo Goja zatrudnia modelkę, no i on jej w czymś płaci, ale muszę wiedzieć, w czym on jej płaci. Jest wtedy reforma monetarna w Hiszpanii, są reale i reale de plata. No i teraz one mają inną wartość. A jeszcze oprócz tego, takiej modelce to się raczej nie płaci w tych realach, czyli w tych złotówkach, tylko w groszach, czyli w marawedach. Ale muszę dowiedzieć się, ile taki marawet, jaką on ma siłę nabywczą w tam 1805 czy 1790, prawda? To oczywiście czasami no, trzeba trochę zmyślić, czasami trzeba przekłamać. Kiedyś Eustachy Rylski opowiadał mi taką historię, że kiedy pisał warunek, to zastanawiał się, jak ci napoleońscy żołnierze, którzy wracają spod Moskwy, jak oni mają rozpalać ognisko. No i kombinował, że z tych pistoletów skałkowych będą próbowali, że tym rozpalają. No i jakieś tam ze dwa lata później był na przyjęciu, gdzie było dużo osób, nie wszyscy się jakoś widać poznali. Jakiś młody człowiek tam opowiada o różnych rzeczach, między innymi opowiada, czy wiecie Państwo, jak na żołnierze napoleońscy rozpalali. No i Eustachy Rylski się strasznie zainteresował, że to będzie miał właśnie rozwiązanie i tak mówi, no z pistoletów skałkowych korzystają. Mówię, świetnie, a gdzie pan to przeczytał? A takie powieści Eustachiego Rylskiego. No więc bywa i tak, ale oczywiście bardzo często te rzeczy jednak można gdzieś znaleźć. Czasami są takie wpadki, które wynikają nawet nie z naszej nieznajomości epoki, tylko jakichś takich rzeczy praktycznych zupełnie. Wczoraj, dosłownie wczoraj zaczepiła mnie czytelniczka moja, wczoraj w mojej kamienicy w Warszawie odsłonialiśmy tablicę poświęconą Janowi i Józefowi Lipskiemu. I był cały tłum gości, no i później jakoś tam rozmawialiśmy. Jedna pani okazała się miłośniczką opowieści o profesorze Szczupaczyńskiej. I mówi, że tam znalazła jeden punkt. Mówi, jaki? Proszę pana, bo pan napisał o tym, że ktoś tam idzie na herbatę z Kissingerem. Kissinger jest tłustym ciastem, podaje się go wyłącznie do kawy, nigdy do herbaty, jak sama nazwa wskazuje, podaje się herbatniki. No i to jest taka rzecz, która mi nie przyszła do głowy, ale faktycznie, no tak. Martin Polak, z kolei opowiadał, jest taka scena, chyba dlaczego rozstrzeli Stanisławów, że zastrzelono dwóch chłopaków i później ich chowają, a to jest zima w tej miejscowości, no bo tak idzie front, i ziemia jest skuta. No i on pisze najbardziej tam głębi, tymi tam jakimiś szpadlami, kilofami rozkuwają tę ziemię, tym jest trudniej. Ktoś mu później powiedział, proszę pana, no widzę, że pan nigdy nie kopał zimy w zimie ziemi, bo jest coraz łatwiej, jest, bo powłoka jest zamarznięta, a później ziemia już jest sypka, już jest łatwo. No i to mówi, no tak, no ale z drugiej strony człowiek nie może zrobić wszystkiego jako ten pisarz i iść w styczniu rozkopywać ziemię, żeby sprawdzić, jak to jest. Nawet nie przyszło mu do głowy, to jest jakaś taka intuicja, która po prostu okazała się intuicją błędną. Zastanawiam się, nawiasem mówiąc, jak cię słucham, czy ty to sprawdzasz na bieżąco na przykład? To znaczy ustalenie takiego szczegółu no, musisz rozwiązać, prawda? Czy płacił tej modelce w tym czy w tym? Bo jak nie, to nie pójdziesz dalej, czy odwrotnie, rzucasz na to miejsce, zostawiasz puste i potem dopiero robisz takie wypełnienia, bo te ustalenia trochę czasu mogą zająć. Na bieżąco, ale jak jednak człowiek tak siedzi i pisze, to nie można cały czas tego mózgu dręczyć. Takie szukanie różnych szczegółów jest raczej takie odświeżające, bym powiedział. A powiedz... jak imbir w sushi, nie? Czas trzeba sobie przerobić. A powiedz tak, czy to się odbywa w ten sposób, że z tych różnych, nie wiem, rzeczy, szczegółów, miejsc,
postaci, tworzysz sobie jakąś taką pajęczynkę, taką może niezbyt precyzyjnie powiem, i dopiero to się wypełnia taką emocjonalną treścią, fabułą, czy odwrotnie. Ty na przykład masz zarys, powiedzmy, generalnie relacji, które chcesz pokazać. No, spytam konkretnie o powieść Sadu. Masz pewien temat, twoim tematem są relacje między mężczyznami w różnych pokoleniach rodziny Gojów, czy te Goja, raczej by należało powiedzieć. I teraz, ale oczywiście Ciebie przede wszystkim interesuje to, jak te relacje wyglądały. Natomiast cała ta obudowa faktograficzna jest w pewnym sensie drugorzędna. Czy też nie? Czy jednak to, że ty jej poświęcasz tyle czasu, wpływa potem na to także, jak ta fabuła przebiega, jak te emocje się wyrażają i tak dalej. Znaczy, najpierw chcę coś w ogóle napisać, tak? Przeważnie jest tak, że ja w ogóle chodzę z jakimś pomysłem bardzo długo i często ten pomysł nie ma się w co wcielić. Tak było z Saturnem. Ja bardzo długo chciałem napisać powieść o rodzinie patriarchalnej i nie miałem tej historii. Natrafiłem przypadkowo na historię Javiera Goi i tych czarnych obrazów, które nie zostały namalowane przez Franciszka zapewne. No i tu mi się zaczęło tak coś kiełkować, że coś tutaj bym z tym zrobił, że to może jest fajne. I zacząłem czytać, szukać, szperać i bardziej Bubuś zaglądał do garnuszka, tym więcej było tam miodu. I z Saturnem miałem być może najbardziej tak, że historia, którą spisywałem, okazała się na tyle dobrze wybrana, nie dlatego, że taki mądry, bo tylko dlatego, że miałem szczęście, że podrzucałem mi kolejne tropy. Ja oczywiście wiedziałem, o co chodzi w tej historii, wiedziałem, jak to chcę napisać, wiedziałem, że jaka ma być struktura i tak dalej, i tak dalej. Bardzo szybko, jeszcze zanim zacząłem pisać, byłem pewien, że tam kobiety w ogóle nie mogą mieć głosu, że to mogą tylko się wypowiadać, kiedy mężczyźni dają im głos. I rozmaite takie rzeczy, które wynikały z tego, o czym ja chciałem opowiadać, ale również z tego świata, który sobie rekonstruowałem, czytając biografię, korespondencję go i tak dalej, i tak dalej, i książki historyczne. Ale później się okazało, że mnóstwo rzeczy właśnie mi się składało. Znaczy, ja od początku wiedziałem, że to będzie Saturn, że on będzie tą centralną postacią, no bo ona jest niesłychanie nośna. No to jest właśnie o tych ojcach pożerających synów, choć również też synach pożerających ojców, ale jest inna sprawa. Ale potem się okazało, że każda kolejna, no nie każda, właśnie jak przyjmujemy z takiej biografii 100 faktów, to pewnie około 10-20 nam się przyda faktycznie do pisania książki, a jeden czy dwa są takie znaczące. Ale wyszło mi dużo znaczących rzeczy, tak? Po pierwsze, że ja już byłem chyba w 2/3 pisania książki, jak się dowiedziałem, że zatrucie ołowiem po hiszpańsku to jest saturnizmo. Ołów jest metalem Saturna, prawda? W astrologii, a wynikało, było to istotne dlatego, że Goja stracił słuch i wszystkie jego dzieci umierały ze względu na to, że używał bieli ołowiowej do gruntowania płucie, które zostanie polerowane, to były takie ogromne płucna, które były kartonami do tapiserii, wtedy, kiedy on naprawdę był w takim wieku rozpłodowym i te dzieci kolejne poczynał. No i żona jej roniła je kolejno, bo była właśnie zatruta ołowiem, który się wszędzie w tym domu unosił. On też z tego powodu stracił słuch zapewne, więc to idealnie im pasowało, tak? I było powiązane z Saturnem. Saturn jest odpowiedzialny za melancholię, czyli za depresję, a na depresję cierpi Javier. Jego kolorem jest czerni, to są czarne obrazy. Z biografii dowiedziałem się, że, a to jeszcze zanim zacząłem pisać, to jak to przeczytałem, to po prostu wiedziałem, że to będzie pierwsze zdanie książki. Javier Goya był jedynym dzieckiem, które dożyło wieku no nie tylko dorosłego, ale w ogóle chyba najstarsze pozostałe, to miało 8 czy 9 lat, jak zmarło. A Javier rzeczywiście do wieku dojrzałego miał potomka i zmarł jako tam, nie wiem, 50-60 latek. No i on się urodził z rozczarowania, Kajedy de Zyngania. To jest idealne, ponieważ we wszystkich biografiach Goi jest to, że jego syn był rozczarowaniem dla niego. Javier w zasadzie tylko przy tej okazji się pojawia. Jest tak przypiskiem, generalnie jest przypisem do biografii swojego ojca. Więc to po prostu sama historia mi to dawała, ale ona to po prostu pojawiały się rzeczy, które były w harmonii, w zgodzie z tym, co chciałem w książce uzyskać. Ale tu przychodzi mi do głowy takie pytanie od razu też o to napięcie między tym, co jakby bierzemy z epoki, no, czy raczej z wiedzy historycznej, bo do epoki bezpośrednio nie sięgamy, a tym, co jednak wymyślamy, prawda?
No, tak jak wspomniałeś, Javier Goya jest taką postacią niesłychanie tajemniczą, bo my go właściwie znamy albo z przypuszczeń, albo z podejrzeń. Nie wiadomo dokładnie, jaki był jego udział w tym, co się nawet działo ze spuścizną ojca, o różne rzeczy jest podejrzewany i tak dalej. W pewnym sensie jest tylko takim bohaterem marginalnym. I nagle ty go napełniasz jednak całym mnóstwem cech, dajesz mu życie. I powiedziałbym, wtedy w nas czytelnikach budzi się trochę takie napięcie. Czy ta faktograficzność, ta staranność twoja, taka wierność historyczna, czy ona nie jest trochę no, takim sposobem złapania nas, uwiedzenia, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby nam sprzedać coś, co przecież jest fikcją. No, ale jakby nikt nie twierdzi inaczej. Znaczy, to nie jest książka biograficzna, prawda? I oczywiście każdy z nas doświadczony w kłamaniu wie, że jeśli chcemy, żeby nasze kłamstwo było chwytliwe i żeby łatwo przekonało kłamywanego, musi być wypełnione mnóstwem prawdziwych szczegółów, prawda? Że jak wrzucał, to kucał. No jest cała po prostu historia ze szczegółami, ponieważ ona wtedy jest prawdopodobna, prawda? No to, że... Rodził tatuś Halim? No, wszystko. Jeżeli tatuś tego, jeżeli tylko statusiem Halimki nie może tego skonfrontować, to jest znakomita postać. Dlatego też w ogóle wydaje mi się, że takie postaci jak Javier, czy jak Matka Makryna, one są właśnie znakomite, dlatego że one są obudowane tymi znanymi postaciami. Mamy dużo szczegółów odbitych, ale równocześnie o samych tych postaciach dużo możemy skłamać, wymyślić. Z Goją by nie było tak łatwo, ja go rekonstruowałem bardziej z tego, co było o nim napisane. Natomiast to Javier jest głównym bohaterem tej książki. To się zaczyna od momencie, kiedy on się rodzi, kończy się w zasadzie, kiedy on umiera. To jest powieść o nim, jeśli byśmy mieli tak wybrać. Oczywiście ona jest o stosunkach, tak jak powiedziałeś, między ludźmi, między mężczyznami. Ale jeśli mielibyśmy wybrać tego jednego bohatera, to właśnie Javier, ponieważ on jest ciekawszy. Dlatego też Matka Makryna, a nie Słowacki z Mickiewiczem, prawda? Dlatego, że te postaci, które są w cieniu, te, które możemy oświetlić dopiero, kiedy kopniemy reflektor z jego zwyczajowej pozycji i oświetlimy kogoś z boku, mam tego zajączka takiego przestraszonego, tak? Tę Matkę Makrynę nagle taka się nam pojawia. No to jest to miejsce, z którego możemy powiedzieć więcej i ciekawszych rzeczy. No bo przecież, kiedy się pisze taką książkę, to nie po to, żeby tylko, żeby napisać o tej Matce Makrynie, bo to robi biograf. Ja takich książek nie piszę, bo nie umiem, po pierwsze, po drugie, mnie to aż tak znowu nie interesuje. Trzeba mnóstwo siedzieć w archiwach, sprawdzać, szukać, a nie ma się z tej radości aż takiej z opowiadania historii. Można tylko ją relacjonować. Mnie jednak ekscytuje opowiadanie i wymyślanie, domyślanie rzeczy. A tutaj w powieści to jest właśnie takie ekscytujące, że można, posiłkując się oczywiście tą epoką, właśnie wiedzą historyczną i tak dalej, i tak dalej, możemy różne rzeczy pokazać. Czasami to są takie zupełne zbiegi, to akurat tego nie wykorzystałem w książce. To jest taka niesamowita historia, proszę sobie wyobrazić, że Goya ekshumowano w Bordeaux, przeniesiono jego ciało do Hiszpanii w latach 20. To ciało podlegało jakimś specjalnym badaniom. W trakcie tych badań też badano bardzo szczegółowo czaszkę Goi i ktoś ją wziął do domu i zgubił. I szkielet Goi jest bez czaszki. A w latach 50. dokonano ekshumacji księżnej Alba, czyli słynnej kochanki Goi, która w ogóle nigdy nie była jego kochanką, jak się stali. Jest to tylko romantyczny mit, ale to nie ma znaczenia. W sensie symbolicznym jest to para. I okazuje się, że kiedy ją pochowano gdzieś indziej, później przenoszono do grobowca, który wykuto, i okazało się, że ta nisza na trumnę jest za mała, więc trzeba było przełożyć tam po ileś lat już od jej śmierci ciało do mniejszej trumny, a ponieważ ciało się zmumifikowało jakoś, to trzeba jej było odciąć nogi i odcięto jej tak z bucikiem te nogi, ale znowu jeden bucik z nogą był w trumnie, a drugiego nie było. I z tej pary brakuje nogi księżnej, ale i głowy Franciszka Goi. Znaczy to nie jest kapitalne, przecież to jest gotowy esej, prawda? Od razu się rodzi pytanie, co ta noga robi z tą głową i gdzie, w jakich zaświatach.
Ale jest to Jarosław Marek Rynkiewicz by napisał. Tak, na przykład, a nie było idealne. Słuchajcie, zapomniałem powiedzieć o czymś ważnym. Oczywiście będzie czas na pytania, także jeśli w czasie naszej rozmowy będzie się coś rodzić, to starajcie się zapisać na kartce albo zapamiętać. Swoje mózgu. Tak jest. A ja wrócę jeszcze do tego pytania, no jednak o gromadzenie tych faktów, bo to mnie interesuje. W niektórych twoich książkach no, łatwiej może się domyśleć, co jest takim twoim źródłem, na przykład, że to są gazety. Może w tych książkach, zwłaszcza które z Piotrem razem piszecie, no to rzeczywiście widać, że ten krach jest w dużej mierze odtwarzany także dzięki gazetom, dzięki zdjęciom z tamtego czasu, nie? Ale co jest, czy na przykład nie masz takich pokus, czy takiej potrzeby, żeby, nie wiem, dotknąć czegoś z tamtego czasu, nie? Na przykład mieć filiżankę, z której pani profesorowa Szczupaczyńska mogła pić te, no niestety, herbatę do Bischingera. Raz mi się faktycznie zdarzyło, ale to już post factum, bo na przykład jak miałem pisać Saturna, myślałem, kurczę, pojadę sobie, może zobaczę, bo ja nigdy nie byłem w Madrycie. Może zobaczę te czarne obrazy, chociaż znam je w ogóle bardzo dobrze, tak od dzieciństwa w ogóle wiem, jak wszystkie wyglądają. Ale myślałem sobie, no dobrze, no może jednak bym pojechał, a później sobie, nie, kurczę, będę później opowiadał o tych wszystkich, o tej książce, jak będzie już kiedyś ta premiera i będę, a pojechałem do Prado oglądać Goję i tam, nie, to jest straszne, nie ma sensu, strasznie pretensjonalne. Więc dwa razy mi się tak zdarzyło. Raz mi się zdarzyło zupełnym przypadkiem, kiedy wymyśliłem Krivoklato. Powiedz słowo, o czym to jest. Książka bazuje gdzieś tam na autentycznej historii Hansa Joachima Bollmana, który urodził się we Wrocławiu, był wpędzony jako 7-latek, trafił do Niemiec i tam jako młody człowiek był dosyć taki, no chyba był wrażliwym młodzieńcem po prostu, bez żadnych jakichś strasznie poważnych chorób psychicznych, natomiast to była psychiatria lat 50. w związku z tym zaaplikowano mu wszystkie niszczące środki i rzeczywiście zniszczono mu psychikę, no to takich przykładów jest mnóstwo. Wyciągnęło go z tego małżeństwo, z bardzo jakieś takie udane, i on z żoną bardzo, tą rzeczą, która ich jakoś złączyła, była sztuka. Mnóstwo jeździli po muzeach, oglądali dzieła sztuki i po paru latach tego małżeństwa ona na jego oczach, myjąc okno, wypadła z okna i się zabiła. I on na tle tej traumy zaczął jeździć do muzeum i niszczyć słynne dzieła sztuki, oblewając je kwasem siarkowym. Na początku nie było to wykrywane, później było. I zaczęła się taka jego pielgrzymka, on był aresztowany, później trafiał oczywiście do zakładu dla psychicznie chorych, bo miał długą historię choroby. Siedział, aż stwierdzano, że już przekonał lekarzy, że jest zupełnie zdrowy, wychodził, pierwszą rzecz kupował kwas siarkowy, oblewał jakieś kolejne dzieło sztuki, był aresztowany, trafiał. I to tak robił ileś razy, aż zmarł w 2009 roku. Czy siódmy. No i to pomyślałem sobie, rozumiem, to jest taka bernhardowska postać, który ma wielki projekt niszczący, destrukcyjny projekt, i bez względu na wszystko go prowadzi, oczywiście ten projekt ma jakiś sens. Cała książka Krivoklat jest odpowiedzią na to, jaki to ma sens i tak naprawdę takim esejem o miejscu sztuki we współczesnym społeczeństwie, ale nie o to chodzi. Ja wymyśliłem tego Krivoklata w ciągu jednego wieczora, kiedy to przeczytałem o Bollmanie i od razu coś mi zaświtało, ale pisałem tym akrynę, tylko miałem taki jeden wieczór, taki zryw, Piotra akurat nie było w domu, podróżował. Jak zacząłem pisać tego Krivoklata, to przez jeden wieczór i noc napisałem 30 tysięcy znaków, bardzo dużo. Potwierdzam. To w ogóle raz czy dwa razy w życiu mi się tak zdarzyło. Ale odłożyłem to. I parę miesięcy później, kiedy już kończyłem makrynę, dowiedziałem się, że jestem zaproszony do Krems na stypendium na miesiąc do Austrii. Myślę, że to jest super, to akurat Bernhard i Austria znakomicie. No i nie wiedziałem, jak blisko trafiłem, to znaczy to jest Krems und Stein, dwa miasteczka średniowieczne połączone, leżące nad Dunajem.
Tam jest Krems und Stein i jest Kremser Straße, Steiner Straße i Undstraße jest po środku. Ja mieszkałem przy Undstraße, w takiej dawnej fabryce dywanów, którą przerobiono na Centrum Kultury, właśnie tylko wzdłuż Dunaju ten budynek. A po drugiej stronie Undstraße to jest między innymi Muzeum Karykatury, co jest bardzo ciekawe, ponieważ dokładnie po drugiej stronie jest klasztor, który jest więzieniem. I to jest słynne więzienie w Stein, o którym czytałem wielokrotnie, tylko jadąc do Krems nie wiedziałem, że jadę do Stein. I że dokładnie będę miał, no nie okna, bo miałem na Dunaj na szczęście, ale że mam to mieszkanie naprzeciwko więzienia. I to jest więzienie bardzo związane z Bernardem, ponieważ on jak tylko dostawał nagrodę od jakiegoś takiego gremium, którego nie poważał i nie chciał przyjąć tych pieniędzy, to dawał te pieniądze na dobrostan więźniów w Stein, że jak oni wychodzą z tego najcięższego więzienia austriackiego, to żeby im tam się ułożyło coś w życiu, to tak miał cel. To się zresztą pojawia w niektórych jego książkach. No to jest jeszcze takie oczywiście symboliczne, że Dania jest więzieniem, a Austria jest klasztorem, który jest więzieniem, prawda? To sprzęgnięcie katolicyzmu i więzienia u Bernarda jest też bardzo mocne. Tak czy owak, miałem ten Dunaj i to idealnie austriacka sytuacja, jeszcze ten Stein. Jeździłem też do takiej, jak jeździłem do Wiednia, to chodziłem do Café Breunerhof, ulubionej kawiarni Bernharda i tam rzeczywiście mi się znakomicie pisało, to było coś niesamowitego. Ale to tylko tak mi się raz przydarzyło z miejscem. No więc jeśli chodzi o przedmiot, to już post factum, kiedy pisałem Matkę Makrynę, to pomagała mi taka pani z Biblioteki Narodowej. I jakiś czas później napisała do mnie maila, że na aukcji pojawił się list Matki Makryny do Adama Mickiewicza, króciutki taki, że mam zamiar pana widzieć, bo jak go przyjechał do Rzymu, to dostał taki liścik i ona go wezwała na audiencję. To jest króciutki. No ale stwierdziłem, że to będzie jakoś potwornie drogie, więc odpuściłem, bo to było na aukcji wystawione, ale coś mi tknęło potem i napisałem, czy to się sprzedało, i okazało się, że nie sprzedało się. I wynegocjowałem jeszcze trochę ceny i mam list Matki Makryny do Adama Mickiewicza, wieszcz trzymał, wieszczka pisała. To faktycznie jest tam pieczęć Makryny, która jest niesłychanie ciekawa, zabawna i w ogóle pasowałaby mi bardzo do powieści, no ale niestety nie wiedziałem tego zawczasu. Ona jest bardzo symbolicznie interesująca, no niestety. Ale tak czy owak, ten list faktycznie w moich zbiorach się znalazł. Z przedmiotami jakby nie musisz tej swojej wyobraźni uruchamiać, czy też jednak musisz jakąś, nie wiem, ikonografią, jakimś rodzajem, czy jakby pomagać taka ogólna... Ikonografia to jest źródło, to jest opis, zdjęcie, to jest wszystko na jednym poziomie, prawda? Czy to mamy w tekście, czy właśnie ikonograficzne, to ja to widzę mniej więcej na równi. Natomiast to jest jakieś źródło, do którego sięgam, upewniam się, jak coś wyglądało, albo jak było opisywane, jak było mówione i tego sobie używam. Natomiast to doświadczenie fizyczne niekoniecznie. No, czasami zwiedzam jakieś miejsca, to się przydaje, no bo na przykład kiedy pisaliśmy Tajemnicę Domu Helclów, to wydawnictwo Znak nam załatwiło wycieczkę po Domu Helclów. I była taka pani, która tam pracuje od lat 70. i ona faktycznie nam też sprzedała sporo anegdot na temat różnych rzeczy, na temat tego, jak pensjonariusze przemycali alkohol przez ogrodzenie, na przykład pod figurą świętego Józefa. To zostało wykorzystane. Zostało wykorzystane, chociaż ze świadomością, że figura świętego Józefa wtedy jeszcze w 1793 nie stała. Została ufundowana nieco później, ale stwierdziliśmy, że nie możemy tego przepuścić. Ale równocześnie na przykład tam jest hasło przy tym przekazywaniu alkoholu, kto w Boga wierzy, temu się należy. I to jest hasło z tą butelką, przekazaniem butelki. To jest autentyczne hasło meliniarskie, które z kolei zdradziła ciotka Piotra. Jest hasłem z lat 60. Na kleparzu szło się pod figurę, wyciągało się pieniądze i mówiło się, kto w Boga wierzy. Wtedy drugi mówił, temu się należy, brał pieniądze i prowadził takiego okienka piwnicznego, suterenowego w jednej z kamienic i tam się dostawało pół litra. Czyli jak się bierze różne szczegóły, to jednak sobie pozwalacie w tym przypadku na takie skoki, prawda? Znaczy, pytaj, po pierwsze, różne miejsca, ale to jest taki, znaczy to nie jest w duchu takim, żeby to coś przeszkadzało, prawda? Ta figura, to, że ta figura się pojawiła 5 lat później, to niczego nie zmienia, prawda? To, że jest pod figurą, jest też jakimś takim no, fajnym, symbolicznym kawałkiem i takie przesunięcia my czasami robimy. W drugim tomie pojawia się postać Leona Branda,
Hioba Sutenerstwa Krakowskiego, właściciela domu publicznego, który toczył długoletnią batalię z magistratem i policją krakowską, że pozwolono mu jego prowadzić dom publiczny. Ta wymiana listów jest strasznie zabawna. No i to się akurat wydarzyło w 1910, a nasza historia się toczy tam 1895-6. No ale to nie, te domy publiczne były, to się działo, tak tutaj z tym nie mam żadnego problemu. Problem mam, kiedy oglądam, no jeden tylko, czy dwa odcinki na szczęście, Belle Époque, tam takie lafiryndy stoją na Szewskim, nie na Szewskim, na Szewskim teraz stoją, chyba tam w Zaułku Świętego Tomasza, ile dobrze pamiętam, i są takie przeniesione z Dzikiego Zachodu, mają jakieś takie czerwone falbanki. Totalnie nie tak wyglądała prostytucja w Krakowie. Dziewczyny miały swoją książeczkę, musiały się ubierać skromnie, nie mogły zaczepiać na ulicy. Te takie, co zaczepiały na ulicy, był absolutnie najgorszy sort. One były tam gdzieś tylko przy dworcu nocą i to w ogóle tępione przez policję. Nigdy by się tak żadna prostytutka w Krakowie nie pokazała, bo raz ją zamknięto. To był trudny zawód, znaczy zawsze jest i nadal, na pewno, ale też sam ten akt sprzedaży był bardzo utrudniany przez państwo, więc absolutnie nie tak to wyglądało. Tak, to jest totalne zafałszowanie, zupełnie nie w duchu epoki. Nie możemy pokazywać pruderyjnego społeczeństwa doby z mała wiktoriańskiej, no wiktoriańskiej, bo Wiktoria jeszcze żyje, a równocześnie sugerować, że prawda, tutaj by tak to wyglądało, że pod portretem najjaśniejszego pana tutaj te cycate takie, to absolutnie nie, to w ogóle nie tak wygląda. Ale właśnie wywołałeś Belle Époque, nie wiem cię o to zapytać, no bo to był taki moment, ten serial wchodził wchodził na ekrany telewizorów, no i z takim hasłem, że to właśnie będzie takie kino trochę jak na Zachodzie się robi, czyli bardzo dbające o szczegół. I pamiętam, że byłeś jedną z pierwszych osób, które tak publicznie wierzchnęły, że to jednak no nie. Czy, powiedz mi wobec tego, czy w filmie przyjąłbyś podobne miary, jak przyjmujesz dla pisząc literaturę? To znaczy, że są możliwe skoki w bok, ale jednak nie tak, jest jakaś granica tego. Nie, no możliwe jest podkręcanie, tak? Podkręcanie w tym momencie, kiedy coś nam daje rzeczywistość, ale to jest nie do końca, na przykład w tym momencie, nie do końca ta osoba, jeśli to jest jakaś osoba podrzędna, prawda? No bo nie możemy wmówić dziecka w brzuch Napoleonowi, ale jakieś takie małe przesuwki, jak sobie wymyślimy jakąś postać wokół Napoleona czy coś, no to już możemy, prawda? Natomiast tak, ale w tym Belle Époque to, co mnie dziwiło, to nawet w zasadzie pewne utrudnianie. To znaczy, kiedy sobie pomyślimy o wnętrzach biednych, podłych hotelików czy tam izb służących w XIX wieku, no to jest po prostu odrapane wnętrze, które prawie nic nie ma. Jest jedna zdezelowana komoda, jedno łóżko, jakiś taki dzbanek obszczerbiony. To są wszystko rzeczy, które można kupić na targu staroci za 50 zł od sztuki, prawda? I wziąć byle jakie wnętrze. A tam są jakieś barwne tapety na ścianach, takie to widać, że z Castoramy, winylowe. Zupełnie nie. Znaczy, owszem, jest problem zrobieniem wnętrz luksusowych. No to jest kwestia oczywiście wtedy wynajmowania, lokacji i tak dalej, i tak dalej. Dlatego na przykład Forman kręcił Wiedeń w Pradze bodajże, czy w Bratysławie, prawda, jak robił, bo było taniej. No ale absolutnie nie ma sensu iść w drugą stronę, to znaczy drogo robić wnętrz, które można zrobić niesłychanie tanim kosztem. No to brud jest też o światło, no to jest bardzo ważne. No to jest to, co pojawiło się u Patrisa Sherot chyba, prawda, w Królowej Margot. Że on cały film oświetlił takimi lampionami, które używano do oświetlania postaci w czasie, kiedy malowano portrety. Podobno znalazł źródła, jak wyglądały takie lampiony z takiej bibułki czy cienkiego papieru, weliną, nie wiem. I tym oświetlał wszystko, żeby to miało właśnie, ten kolor jest rzeczywiście niesamowity, tak? To światło jest niesłychanie ważne.
Kiedyś moja przyjaciółka robiła mi taki długi wykład na temat tego, o której godzinie trzeba było zacząć kręcenie sceny z leżącymi trupami po rzezi świętego Bartłomieja, takiej rannej. No, no ponieważ to jest tam lato, oni kręcili, wschód słońca jest o tej, charakteryzować ich trzeba o tej, położyć o tej i tak dalej, to się okazywało, że w zasadzie o północy zaczynali tę poranną scenę kręcić. To jest oczywiście wielki wysiłek, ale jeśli chodzi już o oświetlanie wnętrz, no to po prostu jest kwestia wymyślenia tego, koncepcji, prawda? Ustawienia tego w ten sposób, żeby to światło było odpowiednie. No a jak tam mamy po prostu cały czas światło jak z jarzeniówki, no to traci się tę magię. Zresztą to więcej w ogóle w ciemnych wnętrzach, w ogóle w ciemnościach znacznie więcej niedoróbek możemy ukryć niż w pełnym blasku. W ciemności nawet tanie materiały wyglądają na droższe, prawda? No, tak to wygląda. No. Tak samo z oświetleniem świecowym, zresztą to robił również Kubrick w Barry Lyndonie. Tam też ten pomysł. To, począwszy od takich rzeczy. Często te rozwiązania właśnie są tańsze, a nie droższe. Ale oczywiście no, to wymaga przemyślenia, że jakiejś takiej twardej woli ze strony tych, którzy produkują kostiumy, scenografię itd., itd. Nie wszystko się da załatwić po prostu plastikową palmą w plastikowej donicy. No, to nie tak wygląda XIX wiek. Słuchaj, za chwilę Państwu oddam głos. Jeszcze bym zadał takie bardziej filozoficzne pytanie. Trochę mi się zmienił Twój obraz w czasie naszej rozmowy, bo się okazało, że sobie pozwalacie z metrem na rozmaite odstępstwa. Ale mimo wszystko ciągle tak zachowuje taki Twój wizerunek kogoś, kto jednak dba o ten rzekł. Jakoś stara się go przynajmniej zdecydowanie dołożyć. I w związku z tym Cię zapytam, czy z punktu widzenia fabuły, kreacji literackiej, to w końcu nie jest wszystko jedno. Czy jak dokładnie, nawet powiedziałbym tak teraz z przesadą, żeby może Ci ułatwić, że w końcu ostatecznie, czy to ma znaczenie, że ci wikingowie jedli te ziemniaki, czy nie jedli, chociaż ich tam nie miało prawa być. Jeżeli cała potem opowieść na przykład rozwija się dobrze, albo że powóz nie był tak ukształtowany, tylko tak, albo że kurtyzany się przechadzały w takich, a nie innych piecach. Czy to ma znaczenie? Co się wyraża przez taką pieczołowitość, z jaką jednak traktujesz szczegół? Po co ci to jest potrzebne? To jest taka technika pracy z umysłem. To znaczy wchodzimy zupełnie, zanurzamy się w tamtą rzeczywistość, w mentalność tamtych ludzi i zaczynają nam się pojawiać inne problemy, inaczej myślimy. Oczywiście my sobie możemy zrobić taką rzeczywistość, w której wikingowie jedzą ziemniaki, tylko po co nam są wtedy wikingowie, prawda? Czy po co w ogóle odsyłamy do tej epoki? Bo to wtedy jest takie pytanie, no to napiszmy po prostu o tym, jedziemy, że teraz sobie jedzie. To jest zupełnie inna sprawa, znaczy w tym momencie, kiedy wchodzimy w steampunk, kiedy wchodzimy w fantasy, to tworzymy inny świat, on jest częściowo złożony z jakiejś epoki i częściowo dodajemy mu pewną inną warstwę, to też jest okej. Okay. Tylko w ramach tego to musi być oczywiście spójne. Możemy mieć tych Egipcjan, w którym lądują kosmici, budują i tam te piramidy, taki denigrowski świat, prawda? Czy możemy mieć steampunk, możemy mieć już... Wszystkie te rzeczy są atrakcyjne. One rodzą jakieś nowe sensy, one są takim ćwiczeniem intelektualnym, co by było, gdybyśmy jakiś szczegół rzeczywistości zmienili. Świetnie to zrobiła Olga Tokarczuk w Annie i Grobowcach Świata, gdzie połączyła właśnie tę rzeczywistość sumeryjską ze steampunkiem. To rodzi nowe sensy, to jest przydatne, to jest płodne interpretacyjne. Ja absolutnie nie jestem wrogiem czegoś takiego, ja jestem wrogiem fuszerki. Tam, gdzie jest to świadome, gdzie jest to po prostu znajomość epoki, przekręcenie jej w jakiś sposób, tak? No to możemy sobie wyobrazić czasy Newtona, gdzie nagle w wyniku jakiegoś problemu doszło by do braku grawitacji, co teraz, tak? Na przykład. No myślmy, tak? To jest... Lem się zajmował takimi rzeczami, takim właśnie światem, w którym coś się odkręciło, albo przekręciło, albo jest inaczej. To by...
to mi absolutnie nie przeszkadza. Natomiast jeżeli już faktycznie osadzamy jakąś postać, jakąś historię, opowieść w czasach historycznych, to powinniśmy wiedzieć po pierwsze, czemu to robimy, a później rzeczywiście być wiernym temu. Znaczy spróbować możliwie wiernie wejść w ten świat, bo to odpłaca autorowi, to również odpłaca czytelnikowi. To znaczy ja nie widzę powodu pisania kryminału retro, który by nie był dokładny historycznie. To właśnie na tym polega przyjemność z kryminału retro, a nie z tego, że to jest kryminał, który się dzieje tu i teraz, i prawda, pan komisarz z sąsiedniego posterunku rozwiązuje zagadkę morderstwa w Galerii Krakowskiej. Ale jeśli jednak bierzemy profesorową Szczepaczyńską i dom Helców świeżo wymurowany, no to wtedy musimy te wszystkie rzeczy robić, bo taka jest przyjemność po pierwsze piszących, co jest tutaj nieprzypadkowe, też istotne, a po drugie przyjemność czytelników. Ja mam frajdę właśnie z tego, że mam tam jakiegoś autora, który osadza książkę w średniowieczu, czy w renesansie na dworze elżbietańskim, czy w XIX wieku i faktycznie wchodzi w myślenie tych ludzi, w problemy, które oni sobie stawiają i tak dalej, i tak dalej. Wtedy mamy dopiero prawdziwą frajdę. Słuchajcie, może chcecie o coś wy zapytać. Jak widzicie, Jacek. Tutaj Państwa też prosimy. Tak jest, tak, głosy, tak, jeżeli tak, tak. Popatrzyłem w Chromska, ale Jacek widzi bardziej tamto. Wiem, że to tak od razu jest słucha zadać pytanie. Może podam mikrofon, żeby wszyscy słyszeli. Chciałam się zapytać, czy to mówimy o beletrystyce, o powieściach, ale czy u Pana się pojawia jakaś taka bariera, nie wiem, psychiczna, że wkłada Pan słowa wymyślone przez Pana usta osób autentycznych? Czy też jest różnica między postacią, no taką mało znaną, dajmy przykład, czyńskiej jest Bujwidowa, autentyczna postać, ale są też osoby, powiedzmy, ważniejsze, które każdy gdzieś tam z historii zna. Czy jest jakiś problem właśnie, że Pan wymyśla? Bo bardzo wielu dokumentalistów, historyków czy biografów właśnie mówi, że oni by się nigdy nie zdecydowali na to, żeby recytować, żeby wkładać właśnie w usta żyjących kiedyś ludzi, czy teraz słowa, których oni nigdy nie powiedzieli. Oczywiście byłby taki problem, gdybyśmy mieli do czynienia z ludźmi no, żyjącymi bądź niedawno zmarłymi, to miałby taki problem. Tutaj nie bardzo. A poza tym w naszych książkach ci ludzie przeważnie mówią własnymi słowami. To znaczy Przybyszewski, bo teraz no, wychodzi nowy tom, 4 lipca jest premiera seansu w Domu Egipskim, tam pojawia się Przybyszewski. Przybyszewski mówi po prostu tekstami ze swoich książek. Listy miłosne Przybyszewskiego to są jego listy miłosne albo fragmenty jego prozy. Kto tam jeszcze? No jest Wyspiański się pojawia, który też mówi sobą. Poprzednik to w pierwszej części Bojżeleński. Bojżeleński, nie jest moje. Bojżeleński niekoniecznie mówił sobie osobą, ale tam było dużo rzeczy po prostu w narracji z Boja. Ze Znaczki ten kraj i takich różnych anegdot i tak dalej. Ale on nie mówił niczego takiego szczególnie znaczącego. Natomiast na przykład no Kurkiewicz mówi sobą w dużej części. Ignacy Daszyński, to w zasadzie są no, takie pocięte na kwestie fragmenty jego dzienników niesłychanie barwnych. To jedna z przyczyn, dla których myśmy wybrali Kraków końca XIX wieku, jest właśnie taka, że to jest epoka, która jest znakomicie opisana, jest do niej mnóstwo źródeł. Są źródła pamiętnikarskie, listy, biografie i tego jest po prostu mnóstwo. Bo naszemu zaskoczeniu nie było, znaczy nie ma żadnej naprawdę takiej dobrej, porządnej, mam wrażenie, biografii Przybyszewskiego. Ta, która jest taka sobie i mam nadzieję, że pojawią się pojawi się taka biografia, bo to jest fascynująca postać. Piotrek leżał na łóżku, czytał biografię Przybyszewskiego i używał wyrazów uważanych powszechnie za obelżywe. Często gęsto, bo to naprawdę Karol Sukinsyna, ale takiego naprawdę jest taki moment na przykład, kiedy Dagny została zabita przez swojego ukochanego w Tyflisie i to nie obejmuje książka tego, więc mogę mówić. I Przybyszewski chodzi po całym Krakowie i mówi, tak, nie żyje, zabita, muszę jechać do Tyflisu. Tam i ludzie mu dają pieniądze, bo on oczywiście jak zwykle nie ma pieniędzy. I za te zgromadzone pieniądze jedzie do swojej kochanki, pani Kasprowiczowej, do Lwowa.
No to jeszcze wszystko było chyba pod hasłem, że tam dzieci, że dzieci trzeba przywieźć i tak dalej, ktoś inny te dzieci w końcu przywiózł. Więc rzeczy w Krakowie też się działy. W Krakowie też się działy, ale my po prostu korzystamy z tego, co jest. Co więcej, mieliśmy raz taki przypadek, to już nie jeśli chodzi o wkładanie słów w usta, żeby ja tak sobie pomyślał, a bo to tak jednak o tym Krakowie piszemy, no to on jest Krakusem, że to tutaj będziemy mieli trochę takich rzeczy pod kątem tego, co się dzieje w Krakowie dziś, więc mieliśmy oczywiście burzy morgów i niszczenie zabytków, no to wiadomo, teraz znowu atrakcyjny temat, bo przecież starą, ale że korki. No i pomyślał sobie, no to napiszemy, że był taki korek z tych karet i powozów i dorożek. No i później trafił na inny opis, okazało się, że korek, tylko nie użyto tego określenia w prasie, bo go nie było jeszcze w polszczyźnie, sięgał od Teatru Słowackiego do wylotu ulicy Grodzkiej na rynek. Więc taki, więc to prawda, wszyscy chcieli samochodem już wtedy. Więc czasami jest tak, że rzeczywistość spełnia te nasze oczekiwania. A to, że doktorowi Jordanowi robnęli rower... Toczek, wówczas się nazywał Toczek. Toczek, to jest prawda? Czy to dodaliście jako taki element właśnie mrugnięcie oka? Właśnie nie, bo nie trzeba tego zmyślać, to wszystko tam jest, ale tak często jest. Kiedy ja pisałem matkę o Makrynę, to tam jest taki fragment, kiedy Makryna przychodzi do papieża i bardzo chce, żeby papież zrobił rok jubileuszowy za Polskę, której nie ma. I papież mówi, no ja to raczej nie zrobię, ona mówi, ja może byś zrobił, a on mówi, nie zrobię. No i ona wysunęła szereg rozmaitych, bardzo interesujących teologicznych argumentów, jak tam nieuczoną kobietę, to jest bardzo imponujące. I w pewnym momencie papież mówi tak, nie, bo to, że was nie ma, to w zasadzie jest kara za to, że macie rozwody. No i moja redaktorka mówi, to pan sobie wymyślił. Mówi, nie, to jest zapis, Jełowicki zapisał tak rozmowę, jest wszystko tak, w XIX wieku już Kościół tak robił. No więc to tak czasami jest, że to tutaj kuzynka Piotra też, która była jedną z pierwszych czytelniczek nowego tomu, napisała do nas, że no czytała, że... Nowego tomu Szymiczkowej, tak? Tak. Mogą się zorientowani. Seans Dom Egipski. No to napisała nam, no czytałam tak i myślałam, że ten Przybyszewski to cały czas jakieś straszne głupoty pisze i żebyście to wymyślili, a później poczytałam u was na Facebooku niektóre rzeczy, coście wklepiali, no i rzeczywiście takie rzeczy pisał. Więc tak. Proszę bardzo. Jest pytanie z ostatniego rzędu, aż sięgnę może. Nie będziemy wybredni. Opowiada pan o szczegółach różnego rodzaju, ale o szczegółach rzeczywistości fizycznej. Proszę powiedzieć, jak pan buduje modele mentalne? Skąd się biorą szczegóły rzeczywistości fizycznej? No, po pierwsze z literatury z epoki, która to dobrze portretowała, prawda? Na przykład myśmy korzystali z Zapolski, z Bałuckiego i w ogóle z komedii mieszczańskiej. No, Szczupaczyńska jest dulską, tak? Przynajmniej miała być wyjściowo dulską, ale później zaczęliśmy ją wzbogacać o cechy różnych miłych, starszych pań, które znamy i ostatecznie dulską przestała być taką jeden do jednego, ale ma nadal różne cechy anieli. Poza tym z Bałuckiego. Bałuckiego wzięliśmy na przykład w nowym tomie, jest cały taki pasus o staruszkach. Są wspomnienia Streichera, z których sobie korzystamy. No właśnie bardzo dużo się bierze po prostu z tego, co zapisano też prywatnie, prawda? Znaczy, co zostało w pamiętnikach, w listach, pewne rzeczy możemy rekonstruować. Oczywiście to się czasami ludziom nie podoba. Myśmy mieli takie spotkanie w Willi Decjusza i tu była taka bardzo krakowska rzecz. Mianowicie pewna pani zaczęła się z nami, to było spotkanie z seniorami piszącymi, więc była tam wysoka średnia wieku. I taka pani siedziała właśnie w pierwszym rzędzie i ona zaczęła nam mówić, że to tak nie może być, bo tutaj profesorowa to uważa, że te powstania to są jakieś awantury w Rosji, a przecież Kraków był niesłychanie patriotyczny. A my mówimy, no, że tak, no ale to właśnie było troszkę inaczej postrzegano, znaczna część inteligencji krakowskiej wcale nie brała udziału w żadnych powstaniach i osobiście nie wspierała, tylko właśnie no tutaj my przy najjaśniejszym panu i że tutaj mamy wolność i całkiem wcale nie jest źle. I ona się jednak nie zgadzała, mówi, ale mu tutaj moje pracioteczki zginęły robiąc bomby dla powstania stycznia. Tego, no dobrze, no tak, no, ale takie również były postawy, no ale nie każdy, no profesorowa, no tutaj. No.
I ona tak się w końcu obruszyła i powiedziała: panowie mogą tego nie pamiętać. No i ty już nie mogłeś. No tutaj nie mogłem, ale... coś zrobić. No, ale tak, oczywiście korzystamy ze źródeł epoki, z różnych innych rzeczy, które... rodzaju model decyzyjny, być może pewną strukturę taką emocjonalną, motywacyjną, która pozwoli ci jej żyć. No to znaczy, w sensie, oczywiście pisarz nigdy niczego nie wymyśla, tak? To jest prawda. Pisarz montuje. Czy my wszyscy, kiedy piszemy, tworzymy opowieści, korzystamy z tego, co już wiemy, nawet no to jest słynna oczywiście kwestia potwora, tak? Skąd bierzemy potwora? No potwora bierzemy z tego, że bierzemy pół człowieka i pół ryby i powstaje nam syrena, albo pół człowieka i pół konia i powstaje nam centaur. Tak zawsze robiliśmy potwory. Kiedy robimy obcego, to w tym obcym też jesteśmy w stanie odczytać różne zwierzęta, które sobie skombinowaliśmy, prawda? Tak powstaje potwór, tak powstaje diabeł, tak powstaje każda postać literacka. Każda postać literacka jest Frankensteinem, którego zszywamy po prostu z rozmaitych szczegółów. I w tym sensie oczywiście to jest to, co ja powiedziałem o samej profesorowej Szczupaczyńskiej. Przez to, że myśmy jej doszyli różne cechy osób, które znamy i lubimy, to jej pewne motywacje i działania zmieniły się. Ona jest sympatyczniejsza, niż myśmy ją wymyślili na samym początku. Franciszka się też zmienia, ale to też jest tak, że ci bohaterowie muszą się jakoś pod wpływem zmiany czasu, mentalności przemieniać. My to znamy z samych siebie, prawda? Inne mieliśmy poglądy. Poza tym ona ma sukcesy, więc no, tak. To ją buduje. Znaczy, to sytuacja jej życiowa się zmienia. Starzeje się, zmienia się jej pozycja społeczna i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko na to wpływa. Pewne rzeczy, które robi w trzecim tomie, to są rzeczy, które by nie zrobiła w tomie pierwszym. No, poza tym, no mówię, no my to korzystamy z opowieści rodzinnych Piotra. No, kuzynka profesorowej Szczupaczyńskiej, Józefa Dudkiewiczowa, to jest prababcia Piotra. A Franciszka Gawenda to jest jej prawdziwa służąca, ponieważ stąd się wzięła Franciszka Gawenda, że Piotr sprawdzał księgi magistrackie krakowskie i na ulicy Floriańskiej państwo Dudkiewiczowie mieszkali ze swoją służącą Franciszką Gawendą z Bielska i stąd się po prostu Franciszka wzięła. Józefa jest postacią autentyczną, żyła w Krakowie, mieszkała i różne, rozmaite rzeczy się pojawiają takie. No, to, że profesorowa Szczupaczyńska uważa, że najlepszym technologicznie narzędziem do rozczosywania frędzli z dywanu jest widelec, to jest babcia Piotra, która do tego wniosku doszła. A to, że przyszłam do ciebie pogodzić się, ponieważ ksiądz mi kazał przy spowiedzi, inaczej bym nie przyszła, to jest ciotka Mekowa, która była ciotką babci Piotra. Mekowa, jej mąż miał przezwisko Meko, a jak naprawdę się nazywała, nawet nie pamiętam, Piotr by wiedział. I to są autentyczne historie, prawda? My sobie z tego wszystkiego lepimy, ale tak jak powiedziałem, trochę przez to, co dolepimy sobie do tych postaci, to te postaci takie są. One też są w dużej części z nas. W sensie, ja jestem bardziej podobny do Ignacego, a Piotr jest bardziej podobny do Zofii, ale niekoniecznie. Mam też takie cechy wymienne, na przykład. Jeszcze może jedno pytanie. Jest czas, jeśli bardzo proszę. Ja przyznam się, że mam trochę taki niepokój po tym spotkaniu, ponieważ generalnie czytamy książki dla przyjemności. I to jest tak, że niekoniecznie musimy się znać na średniowieczu, żeby się mieć książkę ze średniowiecza. Moje pytanie jest takie, co zrobić, żeby nie dać się wpuścić w maliny? Czyli dla człowieka, który jest, że tak powiem, nieoczytany bardzo w realiach średniowiecza, albo chociażby w realiach XIX-wiecznego Krakowa i nie wie, że te prostytutki wyglądały skromnie, a nie tak jak z jakichś filmów, czy nie wiem, z naszych wyobrażeń. Co powinno nas tak zaniepokoić, że stwierdzamy, to nie jest ten autor, albo to nie jest ten szczegół? Albo tu nie w niej, żeby potem na przykład nie brać swojej wiedzy, bo generalnie wiedzę bierzemy w książek, a książki biorą się z wiedzy, żeby się nie zapętlić, żeby potem nie było tak jak z tym rozpadaniem ognisk przez wojska napoleońskie,
to być może jest prawda, to ja... No właśnie, bo to jest tak. Ale skąd wiedzieć? Znaczy po pierwsze powiedzmy coś takiego, ta odpowiedzialność jest po stronie pisarza i po stronie czytelnika. To pisarz ma tutaj dochować rzetelności. Czytelnik ma dochować rzetelności w takim sensie, że ma czytać uważnie, tak, po prostu szczerze i uważnie ma czytać. Z szacunkiem dla pracy. No nie zawsze się da, bo czasami są takie książki, że człowiek nie ma szacunku, no to, to możemy też usprawiedliwić. Ale pisarz zawsze ma pisać najlepiej, jak potrafi i sprawdzać wszystko, co te. A że popełnia błędy, no tak, no i my czasami takie różne błędy później oczywiście powielamy, bo nam coś się w jakiejś książce wcale nienaukowej przykleiło i później jesteśmy przekonani, że coś tam, prawda? Że jest jakaś tam etymologia jakiegoś słowa, która jest błędna w istocie, że coś tam robiono, ale to jest popularny mit. No tutaj, jeżeli coś chcemy zacytować gdzieś dalej, popisać się w towarzystwie czy w fejsowej dyskusji, no to po prostu wtedy warto sprawdzić. Dużo tych rzeczy jest sprawdzanych. Wielokrotnie mi się zdarzało coś wpisywać, żeby się upewnić i później się okazało, że właśnie Wikipedia mówiła rozpowszechniony szeroko mit twierdzi, że jednak tymczasem i tak dalej. No i to jest, ale to mówię, to pisarz ma się pilnować. Czytelnik pod tym względem jest usprawiedliwiony. Najwyżej powie, tak przeczytałem w książce X czy Y, hańba, hańba temu, co tak napisał, czy temu, co tak napisała. Tej, co tak napisała. Jacku, właśnie się ukazała twoja kolejna książka, to jest ta książka, o której mówiłem na początku, to jest 9 tom poezji, Serce Chopina. Znowu bardzo konkretem łupiesz po oczach od razu w tym tytule. Na okładce też. Na okładce przy okazji też. Powiedz kilka słów o tym poemacie. Znów on ma bardzo mocne takie wczepienie, ale oczywiście w odróżnieniu od twojej prozy potem jest jazda bez trzymanki w różne strony. Natomiast to serce, które cię zaintrygowało, nie wiem, czy dlatego, że 4 lata temu oni tam zaglądnęli do tego, wyciągnęli, jakieś okazję może widzieć nawet. Nie, no to było super tajne, ale to jest tuż koło mnie, to znaczy ja naprawdę mam od swojego biurka mniej więcej do serca takich stąd na rynek. Ono też to miało dziwne losy, było trzymane w jakimś takim składzie z rupieciami, przez długi czas nie wiedzieli, co z tym zrobić, to takie kłopotliwe rzeczy. Z sercem Kościuszki też nie bardzo wiadomo było, co zrobić. Od tego ten poemat wychodzi, ale ona oczywiście nie jest ani o sercu, znaczy jest o sercu w sensie miłości, natomiast nie jest o sercu Chopina konkretnym. To jest poemat dygresyjny i oczywiście, jak to często w takim przypadku jest, to jest tylko trampolina, z której się wybijam do innych zupełnie sensów. Poemat jest o tym, o czym zawsze literatura pisze, zwłaszcza w poezji, czyli o śmierci, o miłości i tyle. Ta okładka to jest jeden z ostatnich szczegółów, które trafiły do książki, mianowicie to jest tak zwana muzyka na kościach. W latach 50. i 60. w Związku Radzieckim był niedobór płyt i robiono takie samizdaty muzyczne z muzyką niepopieraną przez władzę, czyli na przykład z jazzem, ale również z jakimiś takimi mniej znanymi pieśniami, romansami Wertyńskiego i tak dalej, i tak dalej. A tym surowcem, z którego je wykonywano, były klisze rentgenowskie, więc najpierw jakaś prawda, Paraskewia szła na prześwietlenie złamanej ręki, a później na tym nagrywano Beatlesów właśnie. Beatlesów daję wam taki jeden przykład, tak, owszem. Więc tutaj jest taka właśnie ręka na tej płycie. Miało być serce, ale Artur Busztaw brał tę rękę, ale też mi w sumie pasuje, bo miałem też takie zdjęcie klatki piersiowej z takim sercem, jak z takim mlecznym obłokiem po środku, co by było fajne, bo ten poemat jest takim głowicowy. No jednak to uwięzione serce, uwięzione w przypadku serca Chopina w kamieniu, no jest takim mocną metaforą, prawda? Bardzo tak, tak. Wiele stron odsyłającą. Też bardzo ważna jest muzyka w całej tym poemacie, aczkolwiek niekoniecznie muzyka Chopina, ponieważ motto to jest no, takie bardzo głębokie, filozoficzne, ale jest spłycone w piosence z Lana Del Rey, 'cause you and I, we were born to die.
Więc to jest, ty i ja urodziliśmy się, żeby umrzeć. Jesteśmy bytami ku śmierci, mówiąc językiem bardziej filozoficznym. No i pomyślałem sobie, tak jak prosiłeś, żebym przeczytał jeden fragment. Tak pomyślałem, że na zamknięcie. Żeby na zamknięcie. Nagle się przenieśli z tych różnych ciężkich twoich prac nad prozą trochę w świat poezji, którą też cały czas równolegle tworzysz. Nie poddajesz się. Nie poddajesz się. Nie, są nawet nowe wiersze i będą. To jest takie przejście przez nocne miasto spajane piosenką Lany Del Rey i będziemy wchodzili w sny trzech różnych postaci. Trzecia. Pusto na schodach, pusto na ulicy. Śpią żywi i umarli, praczki i klerycy. Pusto w zamkniętym sklepie przy regale soków, który jaśnieje trupio za nabiałem w mroku. Puste całe fasady bez jednego światła, rząd czarnych okien, jakby elektrownia padła. Pusto za oknem, tylko fiołkowy bryt nocy. Śpią flecistki i zduni, dzieci i prorocy. Pod miękką mówką coś się rozgrzewa i rośnie, rozprostowuje palce, pręży się miłośnie. Z wygłuszonego miasta przez cegły i tynki przechodzą nuty, głosik zepsutej dziewczynki. Lana, gryzetka z reklam odzieżowej sieci, śpiewa nam, że jesteśmy bytami ku śmierci. Kolebie się w oddechach i kolebie w biodrach, cała instagramowa, buraczkowo-modra. Lana to wełna, wełna to fala, a fala przechodzi niskim dźwiękiem przez wszystko i scala. Skleja się łydka z udem w złamanej zabawce, urwany młot z wiśnieńską figurką kowala, leżały tak osobno z 7 lat w serwantce, zbrojone szkło z metalem w fasadach wieżowców, w kartonie na pawlaczu latawiec z latawcem. Rzeka przybiera nagle do ostrogi mostu, średniowieczna zaprawa robi się niesyta cegieł, z której była od stuleci w związku, aż trzeszczą fundamentów kamienne koryta. Kartka skleja się z kartką w tomie pism Lenina, Lana zbyt jest leniwa, by Lenina czytać. Ciaśniej przylega korek do butelki wina, pineska z ogłoszeniem zaginęła kotka do pnia akacji w parku, do podkładów szyna. Przez wszystko się przelewa jak melasa słodka wokaliza gryzetki. Trasami na skraj miasta, dalej polami, przez lasy od Chocka, na lubartów ostrudę i piłę i kłaj, 'cause you and I odpływa, we are born to die. W bloku na szczycie tamki dwa szeregi okien, najpierw wróżka, Marlena. Tarot i kabała, starożytna metoda wróżenia z wnętrzności ryb, płazów, ptaków, gadów, wyłącznie gatunki niechronione. Rozmowy z twoim opiekunem anielskim za pomocą pisma runicznego, wahadełko, czakramy, odwracanie klątwy, błogosławieństwo Al-El, kosmiczna energia. Kiedy głos się przelewa przez szparę w stolarce i ścieka z parapetu, Marlena, naprawdę Mariola, śpi na boku lub na wznak. Nie chrapi, jedynie posapuje pod ciężarem ciała, które teraz w melasie, w ciemnych alikwotach kokosi się przyjemnie. To dobra energia, pozytywne wibracje, mówi w takich razach Marlena, ale ciało nic mówić nie musi, daje się ukołysać. Za ścianą na tamce nie ma tamy dla głosu Lany, tkwi tapczanik pod regałem z 300 porcelanowymi figurkami, 6 kotów, 18 papug, kraby, ryby i rybki, szop, pracz, biały niedźwiedź. Wspaniałe szkliwo, prawda? Szkliwa sarnecka. Konie, pasterki, grupy z komedii dell'arte i psy. Pudle, ratlerki, dogi, dalmatyńczyk, dwa jamiki, a nawet pokaźne rottweile. Miśnia, ale współczesna, współczesną się przycę. I ten mały, łysawy, brzuchaty magnesik, który wszystkich ściągnął na 15 piętro bloku. Edward Szymaniak, sprzedaż opakowań do biżuterii złotej i srebrnej, Grzybowska 18. A we śnie widzi, jak figurki dryfują na oceanie miodu kryczanego, dobijają nutkami do brzegu piernika, gdzie zakładają zaraz komunę Edwardia. Wydwardi rozmnażają się w bezkresnej orgii, w której wolno im wszystko, czego mu nie wolno było, nie było wolno, na co przenigdy sobie nie pozwalał. I rodzą się okazy, o których zbieracze nie śnili. Tu brylowski łabędź z lwią paszczęką, wydra z twarzą rybaka, tam skrzydlaty jankik, wiśnieńska dama z ciała niedźwiedziego kota. A Edward je hoduje. Edward ich dogląda. Edward, kryjąc rumieniec, patrzy jak papuga o łupie misia koala dzielnie prokreuje z wyłuskanym z bluderków tyłkiem fajerwerczyka z Cabo di Monte, wyżej szczypce raka oraz głowa pasterki.
Edward wozi je po zjazdach kolekcjonerów w pudłach wyścielanych watą cukrową. Edward kwitnie, choć przekwitł tak dawno, aż w końcu zarażony wirusem rebelii zakłada nową firmę. Sprzedaż rozpakowań. I wszystko się otwiera na oścież i błyszczy. Wszystko rozpakowuje się z pudeł, papierów, a Edward, nagle młody, krzyczy: rozpakować! Rozpakować! Aż mops mu spada na poduszkę z cichym pluf. Piętro niżej, skulona na swojej od lat ponad 40 połówce kanapy, śpi Wacława z Dederków, po świętej pamięci mężu Ambroziakowa, częsta rozmówczyni Matki Boskiej z Loreto, Panny Ostrobramskiej, Jasnogórskiej Madonny oraz wielu innych przydatnych i rozmownych matek bosek. Waciu, mówi czarna Madonna, wszystkie uważamy, że w drugim losowaniu powinny paść liczby 7, 8, 15, 16, 20 i 36. Zapisz, będzie kumulacja. Potem ta z Guadalupe mówi tej z Loreto, że we wtorek ciśnienie spadnie o 12 hektopaskali. Czyli biometr niekorzystny, orzeka na biało z Fatimy. Ja lubię, jak ciśnienie jest niskie, wtedy lepiej sypiam, wtrącę swoje 3 grosze, ta co w ostrej świeci, bramie co gród zamkowy z jego wiernym ludem. Przy wysokim nie mogę. Wacia usiłuje zapamiętać sekwencję liczby. 7, 15, zaraz, 8. 15, 16, 30 i pustka. 7, 8, 15, 16 i znowu. Kumulację całą diabli wzięli. Jak teraz nie pamiętam, powoli nie myśleć, co będzie, jak się zbudzę. Nul, kompletne zero, więc śpi dalej, próbując wyciągnąć się znowu na sytki, ale teraz mówią o gołąbkach. I tak kolejne piętra, tapczane wersalki, kojce, łóżka piętrowe w pokojach dziecięcych i szerokie małżeńskie landary z mahoniu, Ludwik któryś tam 200 na 220, a z Francji. Był kiedyś w sesji w 4 kątach, maj 2010, gdzieś tu mam egzemplarz. A w każdym w tych śpiworach, w pościeli z Ikei, Palmilia, Rekulla, Sudblomster, Kustruta, jak imiona koboldek w czarno-złotej grocie, pod kocem w szkocką kratę, na skisłej poduszce zwitki kości i mięsa, przez które wytrwale serce pompuje ciemność. The horror. The horror. Jacek Tenet, Wendar, pisarz, szczekularz. Dziękujemy bardzo. Jacek, oczywiście w granicach prawa jest o waszej dyspozycji. Mamy jego książki w tej księgarni. Widzę, że nawet są ułożone alfabetycznie, to znaczy za Dukajem jest Denner i tam się zaczyna cała buka, także wszystko się zgadza, prawda? Tylko nie tak dokładnie, ale też w innych miejscach są książki, jest ten najnowszy tomik. Bardzo was zachęcam, żeby skorzystać, bo nie wiadomo, kiedy znowu do nas przyjedzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.